Kolejna sprawa, o której pragnę poinformować, to sesja Rady Miejskiej 15 września. Tutaj kluczowe będą trzy tematy. Pierwszy to ostatnia nowelizacja budżetu w tej kadencji, głównie spowodowana decyzjami wojewody pomorskiego czy innych instytucji państwa zwiększających różne pule i na pomoc społeczną, i na edukację. Również drobne korekty związane chociażby z inicjatywą ostatnio prezentowaną tutaj na konferencji prasowej w Parku Tysiąclecia, jeżeli oczywiście radni wyrażą zgodę na takie rozwiązanie. I po trzecie, musimy też znaleźć troszeczkę środków jeszcze na delikatny remont dachu w gimnazjum numer 1. Otrzymaliśmy takie kosztorysy i ekspertyzę na około 30 tysięcy złotych, czyli te kwestie budżetowe. Dalej na sesji będzie temat również odpadów komunalnych. Kończy się kontrakt trzech firm, które obsługują miasto Chojnice. Przygotowujemy się do nowego przetargu, który będziemy ogłaszać, i również warunki tego przetargu i przede wszystkim retrospekcja tego, co się wydarzyło przez te półtorej roku. Było wiele błędów, niedociągnięć. Mieszkańcy cały czas monitorują i proszą o poprawę tej sytuacji. Chciałbym ją zoptymalizować w stronę oczekiwań mieszkańców, również w kontekście pojemników na popiół i wiele innych rzeczy, o których będziemy mówić na sesji i przed sesją. No i trzeci temat jest wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, o którym już Państwu mówiłem, w sprawie rozpatrzenia uchwały o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Chojnice dla Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego. Chciałbym też ten temat na tą sesję Rady Miejskiej wnieść.